Wzorową, godną naśladowania postawą wykazało się dwoje bełchatowian, którzy ujęli nietrzeźwego kierowcę Opla. Mężczyzna kierował mając prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Dzięki ich natychmiastowej reakcji być może nie doszło do tragedii na drodze. Do tego zdarzenia doszło wczoraj około godziny 17:30 w miejscowości Słok. Dyżurny policji został poinformowany o ujęciu nietrzeźwego kierowcy. Na miejsce natychmiast udał się patrol drogówki, który w rozmowie ze zgłaszającymi, z 50-letnim mieszkańcem Bełchatowa oraz 36-letnią bełchatowianką, ustalili, że chwilę wcześniej kierowca Opla jechał duktem leśnym, tak zwanym wężykiem. Wzbudziło to podejrzenie, że może on się znajdować pod wpływem alkoholu. Świadkowie, a zarazem zgłaszający, o wszystkim poinformowali policję, a także, kiedy nadarzyła się okazja, wyjęli kluczyki ze stacyjki, uniemożliwiając tym samym dalszą jazdę 50-latkowi. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca Opla miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna.